Do Polski cały czas przyjeżdżają uchodźcy z Ukrainy, głównie kobiety i dzieci. Coraz więcej tych ostatnich trafia do polskich przedszkoli i szkół. Na pewno dzieci są przerażone, boją się, bo boją się, jak przyjmą ich rówieśnicy tutaj w szkole. Padają pytania bardzo prozaiczne, bo na przykład co to jest za przedmiot, co to jest WF, co to jest technika. Padają pytania o zajęcia dodatkowe. Pytań pada wiele również ze strony polskich dzieci, dla których wojna jest całkowicie obcym tematem. Miasta takie jak Sosnowiec, gdzie dzieci z Ukrainy jest już około 200, radzą sobie na różne sposoby. Dwa tygodnie temu przygotowaliśmy dla naszych nauczycieli taki specjalny poradnik przygotowany przez zespół z poradni psychologiczno-pedagogicznych, jak rozmawiać z naszymi uczniami, jak rozmawiać z rodzicami, jak rozmawiać z tymi dziećmi, które właśnie są do nas zapisywane. W katowickich szkołach i przedszkolach dzieci z Ukrainy jest już około 500, a liczba ta z dnia na dzień rośnie. Problemem jest nie tylko wojenna trauma czy odnalezienie się w nowej sytuacji, ale przede wszystkim brak znajomości języka polskiego. Realizujemy głównie działania na chwilę obecną takie integracyjne. Na dzisiaj nie jesteśmy w stanie realizować nauki w języku ukraińskim. Mamy wspomnianą barierę językową. Niewiele z tych dzieci mówi także po angielsku. W nauce języka polskiego mają pomóc przede wszystkim tworzone przy szkołach oddziały przygotowawcze, do których mogą chodzić dzieci w różnym wieku. Taki oddział przygotowawczy to są dzieci tylko z Ukrainy, mówiące po ukraińsku. W tych oddziałach będą uczyli nauczyciele, którzy będą mogli również być wspomagani przez osoby zatrudnione na stanowisku pomoc nauczyciela. Czyli to są te osoby, które mówią biegle po ukraińsku i porozumiewają się też w języku polskim. W takich oddziałach dzieci mogą liczyć na przynajmniej 26 godzin zajęć tygodniowo, z czego 6 mają stanowić zajęcia z języka polskiego. Według ostatnich danych Ministerstwa Edukacji Narodowej w Polsce może być już około 500 000 dzieci uchodźców z Ukrainy, z czego do szkół miało zapisać się niecałe 12 000.